Od kilku lat prowadzimy z powodzeniem przedszkole publiczne. Mamy blisko 160 najmłodszych mieszkańców gminy. No ale chyba największą i najbardziej istotną potrzebą w zakresie formy opieki nad naszymi najmłodszymi mieszkańcami jest utworzenie pierwszego od wielu dekad żłobka publicznego w gminie Wałęsowo. Nie ukrywam, że mieszkańcy już od lat prosili, czy oczekiwali samorząd gminy Wałęsowo, żeby taki obiekt powstał. Kilka lat temu z innego projektu unijnego udało nam się ten budynek D z termo modernizować. Nie jest on dzisiaj wykorzystywany na żadną funkcję, dlatego przeznaczyliśmy parter tego budynku na zaprojektowanie żłobka publicznego. To się już stało. Projekt jest już, można powiedzieć, na ukończeniu. Będzie w najbliższych miesiącach uzyskiwał stosowne pozwolenia na przebudowę i na dostosowanie na nową funkcję. W międzyczasie uzyskaliśmy dofinansowanie rządowe na częściowo wybudowanie tego, czy przebudowę tego obiektu, jak i na prowadzenie w pierwszym etapie w tej nowej placówki oświatowej. Chcemy to połączyć z przebudową pierwszego piętra w tym samym budynku, w którym powiedziałem, będziemy tworzyć dwa dodatkowe oddziały przedszkolne. Tam też projekt już jest na ukończeniu i tam też wkrótce jesteśmy przekonani, że uzyskamy pieniądze z kolei unijne. W jednym postępowaniu przetargowym te dwa cele zamierzamy zrealizować. Thank you.